Śmierć Nowalnego. Nie pierwsze i nie ostatnie morderstwo więźnia politycznego. Ludzka tragedia. Dlaczego tak się dzieje? Główną przyczyną jest reżim działający w Rosji, który rozpoczął wojnę, który niszczy przeciwników politycznych. Ta tragedia jest kolejnym sygnałem, że zadaniem całego cywilizowanego świata jest eliminacja reżimów. Białoruś jest pod rządami maniaka, który nazywa się Łukaszenka, który doprowadził już do śmierci czterech więźniów politycznych Witolda Aszurka, Nikołaja Klimowicza, Alicja Puszkina, Wadzima Hraśko. Sześć osób od około roku przybywa w statusie inkomunikada. Na Białorusi są tysiące więźniów politycznych. Jeśli świat nie zareaguje twardo i pryncypialnie na śmierć Aleksieja Nawalnego, uwolni to zarówno Putina jak i Łukaszenką do powolnego zabijania przeciwników politycznych w więzieniach. Co może zrobić demokratyczny świat? Ścigać dyktatorów i nałożyć miażdżące sankcje na reżimy Białorusi i Rosji.